Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, dzisiaj dwa ważne tematy, ale rozpoczynamy od zamiatania kolejnej afery pod dywan przez polityków Platformy Obywatelskiej. Bardzo proszę, Pani Prezes Beata Kempa. W związku z niezrozumiałą, w naszej ocenie niedostatecznie uzasadnioną decyzją prokuratury legnickiej w sprawie odmowy wszczęcia śledztwa w kwestii tak zwanej afery taśmowej, gdzie Polacy wszyscy widzieli, w jaki sposób kupczy się miejscami w radach nadzorczych, miejscami w spółkach skarbu, gdzie udziały ma Skarb Państwa w zamian za poparcie jednego czy drugiego barona na stanowisko barona w danej partii politycznej, w tym przypadku partii rządzącej Platformy Obywatelskiej. Odmowa wszczęcia śledztwa w sytuacji, kiedy premier Donald Tusk trzyma w niepewności prokuratora generalnego co do podpisania sprawozdania z działalności prokuratury za 2012 rok, jest decyzją polityczną i jest decyzją, którą możemy uznać za decyzję absolutnie polityczną. W związku z powyższym wzywamy prokuratora generalnego, zresztą takie pismo zostało skierowane w ślad za naszym zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa, do weryfikacji tego postanowienia prokuratury, do pełnej kontroli tego postanowienia prokuratury. Chciałabym uzyskać wyjaśnienie od pana prokuratora generalnego, dlaczego to śledztwo nie zostało przeniesione poza apelację wrocławską, a więc poza miejsce, gdzie odbywało się owo kupczenie. I w naszej ocenie zupełnie niezrozumiałą jest kwestia uzasadnienia prokuratury co do statusu prawnego spółki, gdzie 30% udziału ma Skarb Państwa. Tłumaczenie, że ta spółka czy tego typu spółka no, nie jest jak gdyby spółką Skarbu Państwa, czy taką, jaką można by traktować, w której można uzyskiwać jakiekolwiek korzyści, jest po prostu kuriozalne i nie możemy się na to zgodzić. W naszej ocenie sprawa jest dlatego polityczna, że pan premier Donald Tusk, wiedząc, że toczy się postępowanie w sprawie jego kolegów z Platformy Obywatelskiej, jeszcze raz powtórzę, w sprawie tego, co wyprawiali w Karpaczu podczas wyborów na szefa Platformy Obywatelskiej, decyduje się na zwlekanie z podpisem sprawozdania odnośnie prokuratora generalnego, a więc możemy uważać, że to był jawny i ewidentny nacisk na prokuratora generalnego w tej sprawie. Dziwny jest fakt, że dzisiaj otrzymujemy informację, że dzień po odmowie wszczęcia śledztwa prokurator generalny spotyka się z panem premierem Donaldem Tuskiem. Państwo Tuska jest absolutnie przegnite korupcją. Państwo Tuska jest głęboko patologiczne pod tym względem. Państwo Tuska pokazuje młodym, bardzo dobrze wykształconym ludziom, że mają się wynosić za granicę, bo miejsca pracy płatne i bardzo dobrze płatne są tylko dla ich kumpli, kolesi, żon bądź innych pociotków i zachowanie w tej materii absolutnie jest tolerowane przez Donalda Tuska. Dzisiaj domagamy się teraz podczas posiedzenia Konwentu Seniorów, bo afera taśmowa jest tylko jedną odsłoną tego, co się dzieje w naszym kraju pod jego rządami, ale drugą bardzo poważną odsłoną i też przyzwoleniem i takim parasolem ochronnym jest to, że nie zostaje podjęta decyzja o wywołaniu podczas tego posiedzenia Sejmu uchwały o Sejmowej Komisji Śledczej w sprawie infoafery. Jeśli Donald Tusk uważa, że Ukraina mu przyjdzie z pomocą, że przykryje tą całą patologię, którą on tak naprawdę chroni, bo nie sprostował swoich słów, które zostały podane w jednym z tygodników, że nawet pouczał o tym, aby nie mówić o aferze Platformy Obywatelskiej, tylko o aferze urzędniczej. To, że pozwolił o pozamiatanie afery przede wszystkim hazardowej, pokazuje, że państwo za jego rządów po prostu się degeneruje, że będziemy spadać w rankingach, że będziemy spadać również w rankingach tych, którzy mają być
dobrą, pozytywną ofertą dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Tolerowanie tego stylu bycia, życia przez Donalda Tuska i jego partię jest niedopuszczalne. Dlatego będziemy domagać się dzisiaj absolutnie i każdego dnia o wywołanie uchwały w sprawie infoafery, a także o wytłumaczenie przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka tego, dlaczego prokuratura okręgowa w Legnicy nie wszczęła śledztwa. Przecież to widziała cała Polska. Nawet nie wszczęto śledztwa. To jaka jest ta prokuratura? Niezależna czy zależna? Potrafi się oderwać od władzy, czy nie ma po prostu takiej siły? Trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie. Czy jest już ubezwłasnowolniona, czy tak naprawdę dzisiaj czeka na ów podpis pana premiera Donalda Tuska, czyli jest zależna od władzy, zupełnie jest zależna od samego premiera. I premier trzyma na postronku prokuraturę, tylko po to, żeby jego kolesie czuli się w tych bezkarnych procederach po prostu dobrze. I to jest pokazanie całemu krajowi, całej Polsce, jeśli będziesz z nami i będziesz tych procederów dokonywał, to będziesz bezkarny, będziemy cię chronić. Tak wygląda dzisiaj państwo Tuska. Powtarzam, głęboka patologia, skorodowane, skorumpowane. Tak naprawdę potrzebna jest komisja śledcza. Wielu mówiło, że komisja śledcza jest wtedy potrzebna, jeśli państwo nie działa. W tej sytuacji prokuratura po prostu w naszej ocenie nie zdała egzaminu, nie stanęła na wysokości zadania i nie oderwała się od uzależnienia Donalda Tuska. Dziękuję bardzo pani prezes. Pan poseł Andrzej Romanek. Szanowni państwo, kiedy premier Donald Tusk, ale też Platforma Obywatelska za rozdzielała prokuraturę od Urzędu Ministra Sprawiedliwości, podkreślała, że istotą tego rozdzielenia jest niezależność prokuratury. Jak ta niezależność wygląda, to my dzisiaj widzimy w sprawie przyjęcia sprawozdania przez premiera, sprawozdania prokuratora generalnego. Mówiąc najogólniej, prokuratura jest na pasku premiera. Co więcej, dzisiaj premier, zachowując się tak, a nie inaczej wobec prokuratora generalnego, nakłada prokuraturze polityczny kaganiec. Jeżeli prokuratura dotyka spraw niewygodnych dla Platformy Obywatelskiej, pan premier szantażuje czy szachuje wręcz prokuraturę, mówiąc, że nie przyjmie sprawozdania. Jest niekonsekwentny, bo nie przyjmując sprawozdania, wystawia czerwoną kartkę prokuraturze, a jednocześnie klepie pana prokuratora generalnego po ramieniu, mówiąc, że jest wobec niego, zadowolony, bo mówi, że nie wystąpi z wnioskiem o jego odwołanie. No takie zachowanie premiera jest zachowaniem co najmniej niekonsekwentnym, nieracjonalnym, ale dającym wyraźnie do myślenia. Co więcej, żeby ta niezależność prokuratury została wzmocniona, choć my z tym rozdziałem się absolutnie jako Solidarna Polska nie zgadzamy, Solidarna Polska zaproponowała, ażeby w ustawie o prokuraturze w ubiegłym roku ten projekt został złożony. Szkoda, że on tak w zamrażarce długo leży. Zaproponowała, aby termin dla prokuratora na przyjęcie sprawozdania przez premiera wynosił miesiąc, bo dzisiaj tego terminu po prostu nie ma. Musimy związać premiera terminem do przyjęcia sprawozdania. Nie może być tak, że pan premier będzie szachował prokuratora generalnego i prokuraturę swoim zachowaniem i będzie uzależniał to sprawozdanie, przyjęcie sprawozdania od tego, czy prokuratura była łaskawa wobec Platformy Obywatelskiej, czy też nie była łaskawa wobec Platformy Obywatelskiej. No tak funkcjonować prokuratura absolutnie być nie powinna. Na łaskawość pana premiera podkreśla to Solidarna Polska w sposób wyraźny. Prokuratura liczyć nie powinna. Prokuratura ma być instytucją niezależną. Nie można wystawiać czerwonej kartki prokuraturze i dawać zieloną kartkę czy zielone światło prokuratorowi generalnemu. Tak funkcjonować się nie powinno. Dziękuję. Bardzo dziękuję panie pośle i zanim przejdziemy do drugiego tematu, ja chciałem z góry przeprosić za mój nieparlamentarny ubiór i prostować, jeżeli pojawiłyby się takie sugestie. Nie kontrolowałem pracy policji w enklawie czy w innych warszawskich klubach, to po prostu moja druga miłość, piłka nożna. A teraz sprawa OFE, bardzo proszę, pan poseł Jacek Bogucki. Podczas trwającego właśnie także w tej chwili konwentu seniorów Solidarna Polska będzie wnioskować o zmianę trybu pracy nad ustawami dotyczącymi przyszłości polskich emerytów, polskich emerytur. Otóż przyjęty tryb pracy, że w ciągu jednego posiedzenia mamy przyjąć tak poważne ustawy, jest niedopuszczalny. Ale niedopuszczalne jest jeszcze coś innego. U pani marszałek od 4 września leży projekt ustawy także emerytalnej Solidarnej Polski. Ten projekt powinien być przedmiotem obrad, połączonych obrad, tak jak to dzieje się w wielu przypadkach, wielu ustaw. Jeśli tego nie będzie, będziemy zgłaszać wniosek na sali obrad. Ustawa o OFE, ta, która trafiła do parlamentu niespełna 2 tygodnie temu, jest ustawą skandaliczną z paru powodów. Zacznijmy od tego, że jeśli OFE
jest oszustwem. Jeśli OFE jest oszustwem, to za to oszustwo odpowiada także Donald Tusk, wicemarszałek Senatu w latach, kiedy OFE było przyjmowane. Odpowiada wielu polityków z pierwszych ław Sejmu obecnego parlamentu. Ale za to oszustwo nie odpowiada Solidarna Polska, nie odpowiadają Polacy. Jeśli OFE jest oszustwem, to ten projekt jest złodziejstwem i bandytyzmem, bo jest próbą przejęcia pieniędzy gromadzonych przez Polaków i zawłaszczenia tych pieniędzy. Demagogią jest mówienie, że daje się Polakom wybór pomiędzy ZUS-em a OFE. Takiego wyboru nie będzie, bo ponad połowa pieniędzy zgromadzonych dotychczas w OFE przez Polaków ma trafić z urzędu mocą tej ustawy do budżetu państwa. Ponad połowa z tych pieniędzy, nie pytając, niezależnie od tego, czy zadeklaruje, tak jak ja, ten, który kiedyś zadeklarował chęć uczestnictwa w OFE dobrowolnie, czy zadeklaruje dalszy udział w OFE, czy przejdę do ZUS-u. Moje pieniądze i tak pójdą w większości do ZUS-u. Drugim oszustwem jest to, że to jest wybór między OFE a ZUS-em. To jest wybór między tym, czy 100% przyszłej emerytury będzie płacone z ZUS-u, czy 80%, a 20% z OFE, bo tylko taki mamy w tej chwili wybór w ramach tej propozycji. A więc jest to próba zawłaszczania pieniędzy Polaków i na to zgodzić się nie możemy. Nie możemy się zgodzić, aby w takim trybie, kiedy dziś ma się odbyć pierwsze czytanie, jutro posiedzenie komisji, pojutrze drugie czytanie i w piątek głosowanie. Ustawa ma 250 stron. Nad ustawą tak obszerną, tak istotną z punktu widzenia przyszłości przyszłych pokoleń, z przyszłości Polaków, nie można pracować w tym trybie. Dziękuję bardzo, panie pośle. Ja tylko jeszcze dodam, jeżeli chodzi o sprawę dotyczącą przyszłości naszego systemu emerytalnego, że szanowni państwo, w przeciągu kilkunastu lat ja nie słyszałem tak wielkiej nagonki na wolny rynek, na przedsiębiorczość, na rynek kapitałowy, jak to robi rząd Platformy Obywatelskiej, który określał się mianem formacji, która rzekomo miała sprzyjać wszystkim systemom związanym z wolnym rynkiem. I dzisiaj trzeba sobie zadać pytanie. I ja to pytanie zadałem panu ministrowi Kosiniakowi-Kamiszowi podczas pierwszej debaty. Czy istnieje na świecie efektywny system emerytalny, który nie jest oparty o drugą nogę, drugi filar, związany z systemem kapitałowym? I oczywiście na tak zadane pytanie jest cisza. I my dzisiaj, szanowni państwo, próbujemy zniszczyć drugą nogę systemu emerytalnego, nogę, która miała właśnie równoważyć wszystkie problemy, które generują nasze bieżące doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Pamiętajmy, że dzięki temu, że powstały trzy filary w 1998 roku systemu emerytalnego, jednak dzięki temu ruszyła polska gospodarka, no bo jaki de facto Polacy mają wybór pomiędzy ZUS-em a OFE? W ZUS-ie mamy tylko i wyłącznie, szanowni państwo, wirtualne zapisy, które w przyszłości mogą być realizowane, a jak pokazuje praktyka, bardzo często są zmieniane przez różne rządy, a drugą opcją, to znaczy realne pieniądze, które funkcjonują w ramach polskiej gospodarki. I te pieniądze przecież państwo wiecie, że według ustawy o OFE zasilają co? No zasilają polskie firmy. I dzięki temu polskie firmy mogły się rozwijać i od tego 1998 roku udało się zrealizować jeden cel z wprowadzeniem z ustawy o OFE, o czym Rostowski i cała ta ekipa zapomina. Mianowicie GPW, czyli Giełda Papierów Wartościowych, miała być liderem na rynku kapitałowym we wschodniej części Europy. I tak się oto stało. Stało się tak między innymi dzięki OFE. I dzisiaj próbujemy jednym takim ruchem pióra to wszystko przekreślić. No, my na coś takiego nie możemy się zgodzić podczas debaty, żeby już państwa tutaj nie zanudzać. Podczas debaty będziemy przedstawiali więcej kluczowych argumentów, ale co jest niezwykle istotne? Niezwykle istotne jest to, że Solidarna Polska jako jedyna partia opozycyjna złożyła w Sejmie, nie mówiła, ale złożyła w Sejmie kompleksowy projekt reformy emerytalnej i jesteśmy zdziwieni, bo to jest odejście od praktyki, że podczas pierwszy raz tak się zdarzyło chyba od wielu lat, że kiedy marszałek wyznaczyła debatę na temat systemu emerytalnego, wprowadza tylko rozwiązanie rządowe, a nie wprowadza rozwiązania opozycyjnego. Zwyczajowo było tak, że jeżeli są jakieś dwie propozycje dotyczące konkretnej sfery funkcjonowania państwa, to na temat tych wszystkich propozycji jest jedna wspólna debata, a tym razem tak nie ma. Dlaczego? Czego rząd się boi? Argumentów?
Nie, no, szanowni państwo, tak, w taki sposób polskie państwo nie może funkcjonować. W związku z powyższym już daję głos panu posłowi, ale w związku z powyższym Solidarna Polska na pewno będzie głosowała przeciwko temu projektowi ustawy, który autorstwa pana Rostowskiego, to po pierwsze. A po drugie, dzisiaj na klubie mieliśmy dyskusję, ale rozważamy również złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, o czym wkrótce państwa poinformujemy. Bardzo proszę, panie pośle, jeszcze. Jeśli ten projekt będzie przyjęty w takiej wersji, jaką zaproponował rząd, a na to się zanosi, jeśli nieuwzględniony zostanie projekt Solidarnej Polski, zgłosimy wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności projektu z konstytucją, bo poważni konstytucjonaliści, praktycznie wszyscy, poza tymi, którzy są opłaceni przez rząd, których opinie były wykonane na zlecenie rządu, uważają, że projekt jest niezgodny z konstytucją. Dlatego w imię ochrony nie tylko konstytucji, ale także interesów Polaków zmuszeni będziemy do takiego zachowania. Reasumując, w państwie Tuska skorumpowanym, przegnitym, patologicznym nie możemy się czuć bezpiecznie. Mimo iż wydajemy na wymiar sprawiedliwości około 10 miliardów złotych, nie mamy poczucia sprawiedliwości tego, że organy państwa, szczególnie prokuratura, działa dobrze. Nie ma żadnej gwarancji w tej materii. Do tego dochodzi jeszcze brak bezpieczeństwa ekonomicznego, brak bezpieczeństwa naszego zabezpieczenia na przyszłość, brak bezpieczeństwa socjalnego. I do tego wszystkiego Donald Tusk jeszcze wie lepiej, co będzie lepsze dla naszych dzieci. Mówię tutaj o 6-latkach. Kompletny upadek państwa. Jeśli Donald Tusk myśli, a myślę, że od kilku dni jest zadowolony z tego, że są zamieszki na Ukrainie, bo w ten sposób może przykryć bałagan we własnym kraju. Tego typu dość na pewno ciekawą i ważną debatą. Gwarantujemy, że nie będzie miał on tego poczucia bezpieczeństwa, bezkarności i rozwijania parasola dla bezkarności, dla korupcji, dla kupczenia, dla pracy dla swoich, nie będzie miało miejsca. Będziemy się domagać po pierwsze komisji śledczej, po drugie, jeśli prokurator Seremet boi się i chce, żeby tę decyzję podjąć po ewentualnej decyzji Donalda Tuska, to niechże skontroluje to postępowanie w prokuraturze legnickiej po decyzji Donalda Tuska i niech weźmie naprawdę sprawy bezpieczeństwa kraju i walki z szerokim, z frontem korupcji, przede wszystkim korupcji, który tworzy i daje przyzwolenie w ramach najpierw partii rządzącej, a potem w innych strukturach pan premier Donald Tusk. Nie ma dla niego w tym kraju moim zdaniem przyzwolenia, nie ma dla tego typu działań w naszym kraju przyzwolenia i sprawy Ukrainy i jego bałaganu nie przysłonią. Dziękuję bardzo pani prezes. Jeżeli mogę. Otóż szanowni państwo, musimy mieć pewną świadomość. Premier Donald Tusk przygotował projekt ustawy, który pozwala mu w majestacie prawa okraść Polaków, jeżeli chodzi o kwestie emerytalne. Takie są niestety fakty. Dziękuję panie pośle. Może jeszcze jedno zdanie chyba, na pewno jeszcze jedno zdanie w tym temacie powinno wybrzmieć. To znaczy my dzisiaj mówimy, szanowni państwo, że OFE jest złe, rynek kapitałowy jest zły. Ale prawda jest taka, że kiedy spokojnie spojrzymy na liczby, to zobaczymy, że ten rynek kapitałowy funkcjonuje dużo lepiej, dużo efektywniej niż państwo. Gdzie jest w takim razie problem? No problem od samego początku w OFE istniał w wysokich prowizjach. Tylko teraz jest pytanie, czy my prywatne firmy mamy obwiniać za to, że polskie państwo pozwoliło im na to, aby pobierały tak wysokie prowizje? Przecież to nie jest problem jakichś prywatnych podmiotów komercyjnych. To jest problem polskiego państwa. I jeżeli ktoś jest dzisiaj tutaj winny, to winni są politycy, którzy pozwolili na to, żeby tak wysokie prowizje były pobierane. W innym wypadku nie byłoby żadnej wątpliwości, że emerytury czy osoby, które będą przychodzić na emeryturę właśnie z tego rynku kapitałowego miałyby je wyższe niż z wirtualnych zapisów w ZUS-ie. I bardzo przykro mi jest, że partia, która mieni się dzisiaj liberalną obrończynią wolnego rynku, zorganizowała tak wielką nagonkę właśnie na te podstawowe narzędzia w polskiej gospodarki i boję się, że ta nagonka może mieć w przyszłości negatywne konsekwencje dla całego państwa polskiego. Dziękujemy państwu serdecznie. A bardzo proszę, przepraszam. Tak. Tylko do mikrofonu. Mam pytanie do pani poseł Beaty Kempy. Pan się jeszcze przedstawił. Michał Trzeszniewski, Telewizja Republika. Mam pytanie do pani poseł odnośnie sprawozdania prokuratora generalnego. Czy zwłoka w przyjęciu sprawozdania według pani wpływa jakoś na pracę prokuratury? Pierwsze pytanie. Oraz drugie. Co pani zdaniem jest powodem nie podjęcia decyzji w odpowiednim czasie?
Dzisiaj już widzimy, że od momentu złożenia tego sprawozdania do dnia dzisiejszego nagromadziło się tyle spraw, sprawek Platformy Obywatelskiej, tyle patologicznych zjawisk w łonie samej Platformy Obywatelskiej, jak i generalnie w łonie rządu, bo ja nie uważam, w przeciwieństwie do pana premiera Donalda Tuska, że infoafera jest aferą urzędniczą. To jest afera w rządzie Donalda Tuska. Ktoś nadzoruje tych urzędników i musi sobie z tego Donald Tusk wreszcie zacząć zdawać sprawę. Zatem uważam, że zwlekano z tym przyjęciem tego sprawozdania do czasu podjęcia decyzji na przykład w sprawie afery taśmowej. Wczoraj prokuratura zadowolona z siebie podjęła decyzję, powtarzam, bardzo słabo uzasadnioną. Dzisiaj pan premier Donald Tusk prawdopodobnie chce się spotkać z prokuratorem Seremetem. Dla mnie to jest jawny wyraz, i tak to oceniam, nacisku na prokuratora generalnego i jego zależności, podległości, jeśli idzie o decyzję pod premiera Donalda Tuska. Powiem szczerze, i nie jest to złośliwe, ja uważam, że premier Donald Tusk, mam duże wątpliwości, czy on w ogóle przeczytał to sprawozdanie. Mam bardzo duże wątpliwości. Skoro tylko i wyłącznie opierał się będzie na opinii pana ministra sprawiedliwości, to znaczy, że już prokurator generalny jest zależny od ministra sprawiedliwości, od pana premiera, od zdarzeń, jakie są w łonie Platformy Obywatelskiej, powtarzam, tych głęboko patologicznych. Także w mojej ocenie absolutnie brak podpisu przez wiele, wiele miesięcy jest pewną formą gry z prokuraturą, jest pewną formą nacisku na prokuraturę, jest pokazaniem prokuratorowi Seremetowi i innym podległym prokuratorom, kto w tym kraju rządzi i kto tak naprawdę jest prokuratorem generalnym. Tak naprawdę chce tą władzę i tą funkcję sprawować Donald Tusk. To niech to powie w ustawie. Niech się nie kryje z tymi swoimi zamiarami, bo dzisiaj tak naprawdę weźmie się za prokuratora generalnego, jutro będzie chciał oferować wyroki sądowe. Jeszcze raz powtarzam, 10 miliardów złotych płacimy na wymiar sprawiedliwości. Proszę zapytać, panie redaktorze, może kiedyś będzie taka możliwość, zwykłych Polaków, co sądzą na temat bezpieczeństwa, co sądzą na temat poczucia sprawiedliwości. Na pewno obraz, bo my przynajmniej w biurach poselskich mamy obraz tej sprawy. Niestety bardzo, bardzo marny. Jeszcze jedno zdanie. To nie pierwsze takie zachowanie pana premiera Donalda Tuska. Proszę sobie zauważyć, w ubiegłym roku była sytuacja analogiczna. Mówiąc najogólniej, premier Donald Tusk chce sobie podporządkować wbrew deklaracjom prokuraturę. Chce, ażeby prokuratura była wobec premiera po prostu dyspozycyjna. No tak być w państwie prawa nie może. Jeszcze jedno zdanie, panie redaktorze. Warto zwrócić uwagę, rzadko się o tym mówi, ale warto zwrócić uwagę na jeden fakt. Prokurator generalny nieraz, bo może jedynie mówić o tym w programach, tak? Ponieważ nie ma legitymacji, nie ma prawa wnoszenia pewnych, czy nie ma instrumentów do wnoszenia pewnych swoich uwag czy swoich pomysłów. Jeżeli Donald Tusk przez wiele lat widzi, że prokurator generalny ma związane ręce, że może być trzymany na jego postronku, z czego on jest pewnie dzisiaj w sposób szczególnie przy tych aferach zadowolony, prawda? Bo jeżeli mózg całej operacji w infoaferze chodzi po wolności, wykupił się za jakieś śmieszne pieniądze, to daje nam wiele do myślenia. Ale jeżeli nie daje prokuratorowi instrumentów generalnemu, a więc prokurator generalny musi się prosić wszystkich świętych, żeby móc złożyć jakąkolwiek poprawkę czy jakąkolwiek swoją inicjatywę ustawodawczą poprawiającą działalność prokuratury. On tego nie może. On nie może wnosić i popierać autonomicznego projektu swojej ustawy budżetowej, a więc swoich finansów, tak? Jest zależny od ministra sprawiedliwości i od ministra finansów. To jaka to jest niezależność prokuratury? I wreszcie nie jest expressis verbis wymieniony w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, która absolutnie stawiała go na równi z innymi organami i czyniła również jego konstytucyjną niezależność. To jest fasada. Po prostu Platforma Obywatelska okłamała Polaków. Ona jeszcze bardziej uzależniła prokuraturę od siebie pod płaszczykiem, że chce zrobić, że jest ta prokuratura niezależna. I jak dzisiaj widzę pana Ryszarda Kalisza, pana wiceministra obecnego Kozdronia, którzy kolanem dopychali tą nędzną, złą, szkodliwą, właśnie powodującą to, że nie mamy poczucia bezpieczeństwa, że te prokuratury nie działają, ustawę o prokuraturze, a dzisiaj wycofują się ustami pani Pitery and Company, że oni muszą tą ustawę poprawić. To jest największa hipokryzja i to jest oszukiwanie Polaków. Oni doprowadzili do tego stanu i powinni za to odpowiedzieć. Powinni za to odpowiedzieć, bo infoafera pokazuje, że składać się będziemy prawdopodobnie wszyscy. Komisja Europejska już prosi o wyjaśnienie w tej sprawie. To są środki unijne. Oni już sięgnęli te swoje brudne łapy nie tylko po nasze środki, ale po środki unijne.
Pytanie, czy to napięcie na linii premier-prokurator generalny może mieć wpływ na funkcjonowanie prokuratury? Absolutnie ma wpływ. Ma wpływ na funkcjonowanie prokuratury. Jest w niej zamieszanie, destrukcja. Do głosu mogą dochodzić ci, którzy niekoniecznie pracują, ale knują. W związku z tym zawsze w każdej instytucji tego typu sposób zarządzania tą instytucją, bo premier Donald Tusk nie zna się na jednej rzeczy i to mogę śmiało i jasno powiedzieć. On w ogóle nie zna się na zarządzaniu. On chyba niczym nigdy w życiu nie zarządzał. On jest znudzony tym rządzeniem. On chce mieć porządek we własnym szeregach, to znaczy jeśli kradną, to mają być bezkarni, bo to są jego ludzie. I dlatego absolutnie ten stan rzeczy wpływa na prokuraturę w ogólności, na wszystkich prokuratorów bardzo źle i powoduje...